Cześć, siemano wszystkim, tutaj Maniak, witam was w kolejnym filmie. W filmie niestety, bądź też niestety, nie wiem, no co kto woli, znowu o Xboxie One versus PS4, gdyż wyszły informacje od Microsoftu, że Microsoft ugiął się pod naporem internautów i zdjął wszelkie zabezpieczenie, jeśli chodzi o gry. To znaczy, nie trzeba będzie aktywować już tak często konsoli, znaczy sprawdzać swojej konsoli przez internet. Aktywacja gier nie będzie możliwa tylko poprzez Xbox Live, tak jak miało być, tylko normalnie będzie można grać, wkładając płytę do stacji, tak jak teraz jest, i będzie można sobie sprzedawać gry używane, co jest oczywiście świetną informacją dla osób, które chcą kupić Xbox One. Jednak wiele osób też już stwierdziło, że skoro Xbox One, skoro Microsoft wyszedł z takiego założenia, że to w końcu tak jest lepiej, co jest oczywiście dość logiczne, no ale niektórzy ludzie jak nie myślą, tak nie będą myśleć. To znaczy, ja właściwie wiem, czemu tak zrobili, bo po prostu się boją, że będą ludzi piracić. Przy czym chcą mieć pełną kontrolę, tak? No, o ile piracenie jest złe, że tak powiem, no to to, że oni chcą kontrolować wszystkich i wszystko, to jest zdecydowanie tak samo złe. No ale mam nadzieję, znaczy w sumie to dobrze, że taki krok podjęli. Znaczy, dla mnie to jest wszystko jedno, tak czy siak. Ale wiele osób już wyszło z założenia, skoro Microsoft taki krok podjął, to znaczy, że już jest na równi z PS4, można go sobie kupić. Właściwie teraz nie ma żadnej różnicy między PS4 a Xbox One, i konsole są znowu na równi, mogą rywalizować. No, nie do końca, bo to, że Microsoft zdecydował się na takie posunięcie, to nie daje, to daje właściwie jedyny plus tej konsoli w porównaniu do PS4. Więc widzicie, jeszcze daleko do ideału. Niestety, to, że oni tak zrobili, to nie oznacza, że Xbox One jest już dobrą konsolą, bo on nadal nią nie jest. Czemu? Dzisiaj właśnie odpowiem na to pytanie. Już o tym mówiłem, ale powtórzę, bo po prostu niektórzy ludzie nie rozumieją tego. Nie mówię, że wy czy coś, bo widziałem też wiele komentarzy ludzi, którzy właśnie nie dają się nabrać na takie zagrywki tanie Microsoftu. Uszczęśliwimy was na siłę, macie teraz, kupujcie naszą konsolę. To jest na tej zasadzie. No, ale okej, przechodzę już do tego, co chciałem powiedzieć. A więc, czemu PS4 jest nadal lepsze od Xbox One? Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest oczywiście uporządkowane od najważniejszej cechy do najmniej ważnej, chociaż ta najmniej ważna jest też zależna od osoby, no ale tak uznałem. Pierwsza rzecz, specyfikacja techniczna. Jak wiemy, Xbox One będzie miał słabszą kartę graficzną i wolniejsze pamięci, gdyż będzie miał DDR3 8-gigowe, a PS4, uwaga, DDR5 8-gigowe, także te pamięci są szybkie, nie ma ich nawet jeszcze z tego co wiem w komputerach osobistych. Także naprawdę szybkie pamięci oferuje nam Sony. Także tutaj jest pierwsza rzecz. Po prostu gry będą nam lepiej chodzić szybciej i sama konsola będzie nam szybciej chodzić. No ale w sumie, jeżeli konsola Xbox jest do oglądania telewizji, no to po co jakiś znowu mocny sprzęt w niej? No bez sensu, tak? Druga rzecz, najważniejsza, data wyjścia, ukazania się konsoli w Polsce. Jak wiemy, to będzie styczeń 2014, czyli jakieś 2-3 miesiące po wyjściu PS4. No, jeżeli komukolwiek się chce czekać na najnowsze gry, żeby sobie pograć w niej i kupić sobie cudowną konsolę, no to gratuluję, bo mi się nie będzie chciało czekać i wątpię, żeby komukolwiek, jak może ją kupić. I tu uwaga, kolejna rzecz. Cena. Przy czym PlayStation 4 jest wycenione w tym momencie na 1700 zł, a Xbox One, uwaga, na 2100. To jest najlepsza rzecz. Właśnie przeglądałem ofertę sklepu RTV Euro AGD. To było niesamowite po prostu, kiedy zobaczyłem, że no, cena wynosi aż 2100 zł, przy czym PS4 cena wynosi 1700. Za co ja mam płacić Microsoftowi? To ja nie wiem, te 2000 zł. Jeżeli oni myślą, że ich cudowny Kinect jest aż tyle warty, żeby tyle płacić pieniędzy, no to się mylą, no bo ten Kinect nie jest aż tak dużo wart. Może to jest jakaś fajna technologia, faktycznie kamerka w Full HD, no może okej, może i fajnie, spoko. Ale po pierwsze, po co to komu, a po drugie, no nie będę płacił 400 zł więcej za gównianego Kinecta, no ludzie. Jeszcze nie zgłupiałem. Przy czym w PS4 wszystko mam to samo, jeszcze dużo, dużo lepszych rzeczy, tak? Przy czym PS4 jest po pierwsze szybciej wychodzi, więc możecie to już sobie kupić wcześniej. Te PS4, a po drugie są one lepsze pod względem technicznym, także za co te pieniądze? No ja nie rozumiem tego. Nie wiem. I kolejny powód, czwarty już dla PS4, wygląd. To jest właśnie taka no, dyskusyjna rzecz, bo dla niektórych wygląd w ogóle nie ma znaczenia, dla niektórych ma. Ja akurat jestem osobą, dla której wygląd ma znaczenie. Może nie jakiś, nie wiadomo jaki, ale no musi to wyglądać. Xbox One niestety nie wygląda w ogóle. On wygląda po prostu no fatalnie.
Może jak wejdzie wersja Slim, może będzie lepiej. Aktualnie nie gadamy o wersjach Slim, tylko gadamy o pierwszych wersjach konsol. A wygląda jak wygląda, każdy widział. No niestety wygląda fatalnie. Przy czym PS4 już na dzień dzisiejszy prezentuje się, według mnie, świetnie. Tak samo było w wypadku PS3 i Xbox 360. Dopiero Xboxy 360 wersje Slim mi się podobały. Przy czym pierwsze wersje, no nie były zbyt piękne, no ale trzymały jakiś poziom. PS3 też może nie było zbyt piękne, bo było duże, no ale było przynajmniej ładne, tak? A tutaj mamy Xbox One, który wygląda po prostu jak jakiś, no tak jak już wiele osób powiedziało, w CD Action taka sama opinia jest na przykład, jak odtwarz VHS. No to a PS4 wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i to nie jest rzecz, jakby powód dla PS4, kolejny punkt, tylko że po prostu w Xboxach One usługa taka, ta chwalona usługa TV nie będzie dostępna właściwie prawie w ogóle w Polsce, gdyż no na logikę, no to jest konsola dla Stanów Zjednoczonych. Większość kanałów czy tam usług, nie wiem. Tutaj zobaczcie, jak mnie mój teammate za chwilę popsuje mi mój streak. Za chwilę zobaczycie. Może bym wbił tutaj nuklearnego nawet, ale to za chwilę zobaczycie, jak mi popsuje streak, niestety. Właśnie niepowstrzymany, amunicja się kończy. Jeszcze dwóch zabiłem. Tu chciałem. Nie wziąłem tej paczki i niestety mój głupi teammate mi ją zabrał. Nie miałem z czego strzelać. Musiałem wziąć tą. No i lipa. Zginąłem. Także cóż, bywa. Tak, usługa TV w Polsce będzie praktycznie niedostępna. Możliwe, że będą jakieś kanały, ale no wiecie jak to działa. No po prostu dla Stanów Zjednoczonych faktycznie będzie tutaj mnóstwo rzeczy, tak mi się wydaje, mnóstwo możliwości i tak dalej, seriali, co oni tam mówili na tej konferencji. Myślę, że w Polsce to właściwie 1/4 z tych rzeczy będzie działać tak jak powinna. No i tyle właściwie. Jak widzicie, niewiele się poprawiło. Kwestia używanych gier i blokad, no została zdjęta, faktycznie to dobre posunięcie, no ale to niewiele zmienia w kwestii, która konsola jest lepsza, bo i tak lepsza jest PS4. Szczególnie oczywiście dla ludzi w Polsce i ogólnie dla ludzi w Europie. Może w Stanach faktycznie Xbox się przyjmie bardziej, tak obstawiam. Tak raczej będzie. No okej, to by było na tyle, dzięki za oglądanie. Już ostatni filmik z wojny konsol PS4 versus Xbox One, ale musiałem to zrobić, bo ludzie, te, nie wiem czemu niektórzy myślą, że jak Microsoft zmienił jedną rzecz, to już teraz jest idealnie, a nie jest. No ale trzeba to po prostu powiedzieć. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Możliwe, że niedługo filmik z Mop of the Dead, także żegnam się z wami, cześć.